Witajcie, z tej strony Skorpion. W serii Pyknijmy W. Tym razem zaprezentuję grę Torchlight. Gra z 2009 roku, choć w Polsce wydano ją trochę później, w 2010. Jest to action RPG, aczkolwiek popularniejsza nazwa tego gatunku brzmi hack and slash. Jest jeszcze jedna, którą gracze często używają. Mianowicie Diablo podobna. Torchlight zostało stworzone przez niewielką firmę Ranik Games. Jako ciekawostkę dodam, że część ludzi z tejże ekipy pracowało wcześniej w Blizzard Entertainment. A ci wymyślili takie hity jak Diablo czy StarCraft. Grafika w Torchlight jest kolorowa i nie każdemu może ona przypaść do gustu. Muzyka za to majstersztyk. Rozpocznijmy grę. Stwórzmy nową postać. Mamy trzy klasy do wyboru. Niszczyciela, pogromcę oraz alchemika. Ja wybiorę pogromcę. Jest to postać typowo defensywna. Nowością w tej grze jest to, że możemy wybrać sobie pupila, psa albo kota. Ja wezmę kota. Nazwę go Milusia. A naszą postać, jako że jest to kobieta, Victoria S. Tutaj wybieramy poziom trudności. I mamy niski, normalny, wysoki, bardzo wysoki oraz hardcore. Ja zdecyduję się na normalny. The disturbances in Torchlight were more severe than I expected, but I must admit I felt a bit relieved. Petty assignments often signal the end of a vanquisher's career. I came to restore the flow. W ten sposób mamy przedstawioną fabułę, czyli co, gdzie, jak i dlaczego. Evil must be torn out at its root, and this one had buried itself deeply. Kontynuujmy. I jesteśmy w miasteczku Torchlight. What can I do for you? Mamy pierwsze zadanie. Super. Good day to you. Okay. What can I do for you? I've got the finest cut gems in Ember. Spoko. Pomogę. Care now.
Tutaj mamy jakieś potwory. Tu również martwe. I kolejny. A co tutaj mamy? Cmentarz. O, i kasa. Podstawa w tej grze. Uwielbiam hack and slashy. Tego typu gry. Tutaj nie możemy przejść. Tutaj mamy łowisko. Możemy łowić sobie ryby. I złowiliśmy pierwszą rybkę. Pora rzecz. I kolejna ryba pajęcza. Może wydawać się to trochę nudne, ale jest to dość opłacalne. I ryba nie topisz. A do czego służy łowienie ryb? Po to między innymi, żebyśmy dali psu lub kotu, zależy jakie zwierzę wybraliśmy, rybkę i ona się zamienia w danego stwora na jakiś czas. Ale też czasami na łowisku można złowić jakieś ciekawe różne przedmioty. Tutaj mamy menu naszej postaci. W tej chwili posiadamy tylko takie przedmioty. A tutaj mamy menu naszego pupilka. Help or stay out of the way. Brink, over here. I can't hold them back much longer. You all right, Syl? Rest here a while. I'm going ahead to finish the job. Spoko. It's no wonder Master Ulrich sent for my help. The Ember Mines are overrun with these creatures. His letter was urgent, but I had no idea how dire things have become. I am Syl, and that was my companion, Brink. We've only just arrived in Torchlight, and it looks like we're going to need some help. You look capable, and I can pay you well. Please, catch up to Brink before he gets himself killed. Nie ma sprawy. You have gained a task. I mamy kolejne zadanie. Wejdźmy do kopalni.
I've arrived in Torchlight and begun my exploration of the tunnels below. These mines are vast and aglow with ember. Kolejna opowieść. So rich a vein. Miners labor to wypoznać fabułę. And take no heed of my warnings. I cannot blame them. I too could not resist the pull of ember. This ember is the same as that which afflicts me. The taint within it resonates with the corruption in my bones. I can feel it so clearly now. Blight springs from the depths and flows up through the veins. To purge myself of this evil, I must find the source. Kontynuujmy. Tutaj możemy wybrać zachowanie naszego pupila. Pasywne, defensywne oraz agresywne. Ja na razie wybiorę defensywne. Zdobyliśmy pierwszy przedmiot, miecz. Ale z takich rzeczy nie będziemy korzystać. Jak widać, nasze zwierzątko nam pomaga. No i bardzo dobrze. Kolejne stwory. Ta postać to niewojownik, więc nie będziemy się ostro pchać na wrogów. Rozwalać je oczywiście będziemy z daleka, jak to tylko będzie możliwe. Hello. Hello. O, mamy pistolet. Obrażenia ma lepsze. Zobaczymy, jak działa pistolet.
Ciach. Ciach. Ło. Eliksir żywotności i przyda się. O, jakiś stworek. Miecz. Mamy przedmiot magiczny. Super. Cała energia. Świetnie. Niebezpiecznie. Jak skały się sypią. Jep. Jep. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.